Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w nowym odcinku Zagrajmy w Empire Total War. I czas obronić Warszawę, ponieważ Prusacy myślę, że zapuścili się tym razem troszkę za daleko. Cóż, zacznijmy od zapisania przede wszystkim gry. I oczywiście szturm, a jakby miał być inaczej? Takie armie, takie bitwy trzeba pokazywać. Łyk herbaty, kolejny, może trzeci. Weźmy kolejny kubek, trzeba wymienić kubek. Mam tu takie dwa kubki ustawione z herbatą po kolei. Też choruję trochę na nerki. Dokładnie to na kamicę nerkową. Muszę pić dużo płynów. Strasznie irytujące schorzenie, muszę wam powiedzieć. Boli jak diabli. No dobra. Mamy już bitwę. Cudownie, że nie ma miasta. Przynajmniej oddaliliśmy się od Warszawy. A moi drodzy, Warszawa już gdzieś tam pewnie majaczy. Ewentualnie są to jakieś małe osadki. I zrobimy to tak. Oni mają działa już pewnie ustawione, więc my sobie weźmiemy moździerze. Tutaj. Jak daleko sięgacie tym strzałem? No, nie tak daleko, jak bym tego chciał. W takim razie zrobimy ci ciup. Ciup. Te moździerze są zajebiste w odróżnieniu od armat. Ok, jeszcze troszkę można do was podciągnąć. Na przykład zrobić ciup. I ciup, tutaj. Cudownie, oczywiście możecie strzelać do woli. Was, panowie, wycofamy. I tak. Weźmy sobie, pogrupujmy ich teraz. Weźmy ten oddział, szukam teraz oddziałów, które mają mniej więcej pełny stan liczebny do przeprowadzenia szturmu. Aha, jeszcze ci i ci. Czy ich jest 446? Nie wiem jakim cudem, ale niech będzie. Dobra, i to będzie moja główna siła jak na razie, która przepuści szturm. Nie. Grupa. Natomiast wy będziecie szli. Będziecie jako odwody. Będziemy mi prowadzić jako odwody. Chyba nawet możemy, powiedzmy. O, zrobić coś takiego. Świetnie. Kolejna grupa. Weźmy teraz dwa regimenty, które będą bronić moich. Moździerzy, gdyby przeciwnik nagle chciał ich zaatakować. Mój dowódca gdzieś tutaj i mój oddział konnych tutaj na flankę. Cudownie. I cóż, możemy zaczynać. Więc tak, wy od razu, pierwsza grupa do przodu. Zrobimy tak, moździerze oczywiście nie zaczną strzelać w tą konnicę. Oni mogą w działa też zacząć strzelać. Zrobimy tak, na pewno ich poślemy do przodu. Jego prostą komendą, że mają po prostu iść do przodu. Starczy. Teraz pójdą. Wy tak samo. To jest najprostsza metoda, jeżeli chcecie równo ich wysłać do przodu. Troszkę to trwa, zanim się te znaczniki przemieszczą. Ale warto to robić. Konnicą chciałbym zajść ich od lewej flanki z naszej strony i przypuścić atak później od tyłu. Jakby przetransportować ich, zaatakować działa. Będzie dla nas najważniejsze. Teraz przynajmniej. Więc od razu na tą stronę. Tam poproszę was. I panowie, do przodu! Pięknie. Co strzelają nasze moździerze? Nasze moździerze niech wezmą pod ostrzał konnicę. Albo to. To będzie lepsze. Świetnie, już wypaliły.
naprawdę ładnie. A nawet trafiły. Dobra, nie wiem, gdzie strzelają. Co? Jak na razie straszny kocioł jest wszędzie. Dokąd ja chciałbym, żebyście strzelali? Mniej więcej tam, gdzie jest największy kocioł. Tam bym chciał, żebyście strzelali. Tutaj? Nie, strzelacie w to. Doskonale. Tutaj moi moździerze mają strzelać. Oh yeah! I te od razu lepiej. To się nazywa celność. Tak jest, tutaj od razu, widzicie? Umierają. Umierajcie! Wy? Jeszcze dalej. Więcej. Tu. I na biegu teraz. Jest nasza jazda. Nasza jazda aktualnie przemierza tereny. Robimy tak. Tutaj ci już nie dadzą rady za bardzo zakręcić. Zrobimy to tak. Pięknie, o to chodziło. Teraz nasze wojska podchodzą. Wy natomiast na tą stronę. I przygotować się do walki. Ostrzał, panowie, w te armaty. Nie dać im się ustawić. Zapłacą nam za Gdańsk. Świetnie. Nasza konnica aktualnie... Myślę, że mogłaby ich uderzyć. A zobaczcie, jaki cwaniak, jak się ustawił. Dobra, na tą stronę. Teraz. Tutaj ich sobie ukryjemy. I przede wszystkim te dwa oddziały do przodu. Świetnie. Nawet można by powiedzieć, że te trzy oddziały do przodu. Załamiemy linię z jednej i z drugiej strony. No i od razu to się nazywa panika. Gdzie moje moździerze? Ostrzał w tą konnicę. Nie panikować i nie uciekać. Regimenty do pomocy. Dowódca. Mój oddział konnicy na plecy. Wy macie stanowić jedną grupę albo bez grupy i teraz się ustawić. Tak jest. Ten duży oddział w to miejsce. Wszyscy na biegu, cudownie. Doskonale, traci ludzi. A my zaczniemy teraz ostrzeliwać ten kocioł tutaj. Doskonale. Te dwa oddziały. Niech załamią linię dalej. Świetnie. Jazda. Po raz kolejny. Zaatakuje niech ten oddział. Świetnie. Wy stawcie się w ten sposób. Cudownie, zacznie. O, właśnie o to chodziło. Teraz te dwa oddziały. Niech pomogą tutaj. Jeden tu, drugi tu. Świetnie. Dowódca. Do środkowej linii. Musicie pomóc im. Świetnie. Moja jazda powinna aktualnie zrobić sieczkę z prusaków. I zrobiła. Bardzo ładnie, do tyłu. Tym możemy nawet dać teraz rozkaz do szarży. Tym tak samo. Zaatakujemy ich. Pięknie. Wy do przodu. Na biegu. I zaczniemy zamykać linię. Okrążymy ich. Przynajmniej z jednej strony. Bardzo ładnie. Konnica tutaj troszkę do tyłu, ale obecność generała powinna wspomóc morale wojowników. No i raczej żołnierzy. Dobra, przełamali środek, ale to nic. Wy się ustawcie w ten sposób. Tutaj wygraliśmy w zasadzie. Potrzebujemy konnicy, która uderzy na linię wroga. No i właśnie, o to chodziło. Teraz już wycofali się, nie dali rady. Naszych było za dużo. Wy się ustawcie w ten sposób, byście mogli zaatakować konnicę. Gdzie moje moździerze? Moje moździerze niech strzelają teraz tutaj.
Świetnie. Konnica. Pomóc im troszkę. Dowódcy dokładnie. Tutaj te dwa oddziały rozniosły regiment. Prawie już w zasadzie wygrali. Wycofamy konnicę aktualnie, bo zostaje mocno pod ostrzałem jest. Świetnie, tu już panika jest. Cudownie, będziemy ich teraz ścigać. Bardzo ładnie. I się nawet jeszcze rozciągniemy linią, świetnie. Tutaj jest już wygrana. Jest mój dowódca. Mój dowódca, wycofać się. Cudownie. Wy natomiast zamknąć linię. Dowódca w to miejsce. Wy tutaj. Wy możecie przejść do walki wręcz. Wy tak samo. Pięknie o to chodziło. Jest mój oddział jazdy. Mój oddział jazdy aktualnie ściga prusaków. Dobra. Te moje dwa oddziały tutaj zniszczyły ten regiment. Świetnie. W razie przerzucimy ich od razu na mniej więcej na tyły wroga. I tutaj, moi drodzy, praktycznie wygraliśmy bitwę. Świetnie. Moździerze strzelają. A jak? No i to są dopiero działa. Uwielbiam te moździerze. Dobrze, wstrzymamy teraz ogień. Nie potrzebujemy tego aż tak bardzo. No i co? Do przodu. Wy tutaj. Wy natomiast tutaj. Świetnie, zaczynamy już podchodzić. Wy tutaj. I teraz weźmiemy naszą piechotę liniową. Przynajmniej ci, którzy jeszcze zostali. I zaczniemy zmieniać pozycję. Cudownie. Jest mój oddział jazdy. Mój oddział jazdy niech uderzy na ten oddział piechoty, który jest na naszej prawej flance. Mocno ostrzeliwuje naszych ludzi. Aktualnie się przegrupowujemy. Muszę wam powiedzieć, że takie bitwy mają urok. Zupełnie inny niż miało to miejsce w Napoleonie, czy znaczy w Medievalu. Dobra, wy przestańcie już strzelać tymi moździerzami, bo boję się, że zacznie ranić swoich. Ten oddział jest pewnie mocno zmęczony, właśnie jest bardzo zmęczony, bym powiedział. Tamtych chciałem, żebyście zaatakowali. Mój dowódca tutaj. No właśnie, o to chodziło. A teraz wy pomożecie z tej strony, bo przestaniecie strzelać do tego oddziału. Wy tak samo. Tutaj. Ten oddział tutaj. A ci są zamknięci już. Świetnie, to jest jazda konna, powinna sobie poradzić. Bez problemu. Świetnie. Piękne cięcie szpadą. Szablą znaczy. Idealnie. Są w zasadzie wzięci już w krzyżowy ogień. To mało powiedziane. Co jest? Posiłki teraz doszły. Dopiero. Trochę mnie to boli, że właśnie moje posiłki wchodzą tylko wtedy, gdy tracimy jakiś oddział, wiecie? Więc to jest takie troszkę dziwne. Fajnie by było, jakby to zostało poprawione. Do przodu. Wy tak samo. A także i wy. Tych jeszcze też możemy nawet zamknąć tutaj, cudownie. Zobacz, jest atakowany w zasadzie z każdej możliwej strony. Pięknie. Konnica niech uderzy od strony lasu. W nic nie spodziewających się prusaków aktualnie. Od tej strony się na pewno nie spodziewają ataku. To jest dopiero coś. Szarża przez las. Dowódcy. Idealnie.
Okej, okay. Przestańcie strzelać. Teraz będziecie walić po swoich. Wy tak samo. Tylko nie zabijcie generała. W zasadzie możecie jeszcze tych tutaj wykosić. Będzie po krzyku. Jest moja jazda. Czy tam jest ich 200 jeszcze? Wow, nie, to wycofać się. Troszkę to takie wkurzające jest, że oni ciągle wracają. Nawet po rozbiciu. Ustawić się ponownie. Jazda. Nawrócić. I zrobimy teraz taki myk, że ustawimy się mniej więcej tutaj. Nie? No oczywiście wolny ogień, strzelać co chcecie. Konnica niech zaatakuje od drugiej strony. To od tej strony. Troszkę ich przynajmniej zniszczymy morale i się wycofamy. Bardzo ładnie. Zanim nasi podejdą i będą mieli czyste pole do strzału, zdążymy zrobić małą sieczkę. Dobra, drugi dowódca też tutaj i teraz ich już konnicą zniszczymy. Świetnie. Jak wam tu idzie? Nie chciałbym stać tego oddziału konnicy. Co, wycofamy go dla świętego spokoju, go wycofamy. To mi się też podoba, że te bitwy są długie. Tutaj nie ma czegoś takiego jak w Rom Total War, gdzie... Rom 2 szczególnie, gdzie bitwy trwają... troszeczkę tam, powiedzmy, jakaś tam potyczki, prawda? Oddziały panikują maksymalnie szybko i tak dalej. Tego tutaj nie ma i to mi się bardzo podoba właśnie. Dobra, kolejny oddział tutaj. Świetnie. No i rozbici są. Nasz dowódca aktualny. Nasi dwaj generałowie teraz już działają wspólnie. Pięknie. I ostatni oddział do rozbicia i będzie po zabawie. Dobra, wszyscy spanikowali. Świetnie. Przyspieszymy to teraz. No i koniec bitwy. Pruska inwazja odparta, ludziska. A jak? A co muszę powiedzieć, że Darth Maul naprawdę poprawia sztuczną inteligencję i robi niesamowitą wręcz robotę. Dobrze, rozbici. Te będziemy musieli poczekać, aż... Tak, tych sobie dodamy na pewno tutaj. Przetrenujemy ten oddział, przetrenujemy sobie ten oddział i jeszcze inny, jeżeli mamy na to pieniądze. Mamy nawet. Tutaj na to nas nie stać, na ten też nas nie stać, na oddział jazdy. Tego też nie, tego na pewno nie. Tego nas stać? Okej. Okay. Dobra, poczekamy, aż się tutaj odnowią nasze armie. Potrzebujemy dwóch minimum pełnych, żeby zdobyć wreszcie i ukrócić łeb tej hydrze. Może Prusacy się w końcu połaszą o to? Co to nie jest za oddział? Austriacy, nie Prusacy. Wow, oni mają jakieś dziwne jednostki już. Jakaś milicja to jest, dobra. Bez problemu. Kolejne doświadczenie. Armia wroga w odwrocie. Miasto także przerwane oblężenie, doskonale. I znowu jakiś sługa ludu umiera. Trudno. Dobra, sprawdźmy oczywiście jeszcze państwo, podatki. Jest ok, Kurlandia średnio zadowolona, ale da radę. Tutaj jest dobrze. Zobaczmy, czy oni nie mają żadnych negatywnych wpływów. Ten nic nie daje. Możemy go chętnie wywalił na jakiegoś innego. Oczywiście.
Nie można by było inaczej. Nie mogę takiego trafić tutaj? Który ma jakieś zajebiste rzeczy? Byłby super. O, poparcie rządu 98%. Od razu odparliśmy wroga narodu. Od razu mnie kochają. Dobra. A co zrobimy? Save'a przede wszystkim zrobimy. I skończymy tutaj turę. Technologia wybrana? Wybrana. Tam się powinny tworzyć. Dobra, skończmy turę. Dobra, macie dwie wielkie armie, Austriacy. Naprawdę, cztery wielkie armie. Mogli... Ile? Okej, okay, wielkość tych armii jest irytująca dużo. Irytująco duża, o tak. Wręcz. Znowu najazd Prus. Nie uspokuje się. Nie, ci Prusacy się nie uspokoją, no. Nie uspokoją. Strasznie irytująca frakcja. Konstrukcja stworzona doskonale. I wyniki wyborów. W sumie do nas. W sumie dobrze. Koszt utrzymania armii mniejszy. Dobra, dobrze jest. Chciałem ściągnąć mojego tutaj zakapiora. I zobaczmy tak. To jest resztka tej armii, która była tam dalej. Tutaj natomiast chciałbym, żeby ich przetrenować. Mnie to 6000 aż poniesz kosztów. Kolejne 4000. Ale tak, co my mamy tutaj? Chciałbym dodać te oddziały jazdy, które powinny być już zrekrutowane. I to są trzy oddziały, doskonale. Od razu ich sobie dodamy i tak, wywalimy te działa. One i tak nie są nawet w połowie stanu liczebnego. Weźmiemy sobie konnicę. Weźmiemy jeszcze, podziękujemy tym mocniej uszkodzonym oddziałom. Świetnie, coś takiego. I weźmy ze stolicy teraz te oddziały, które mają jakiś porządny przynajmniej stan liczebny. 5. Świetnie. Jeszcze jedno miejsce. I możemy zabrać, powiedzmy, zabierzemy jeszcze jeden oddział konnicy. Świetnie. Teraz ich zaatakujemy. No ale to bez problemu byśmy ich rozjechali. To w takim razie automatyczne. Tutaj 400 właśnie straconych. Bardzo ładne zwycięstwo. Wyrzucimy ich za granicę. Jeszcze nawet dalej możemy pociągnąć tą armię do samego końca. Do widzenia. Teraz w tą stronę. I będziemy musieli przede wszystkim tutaj naprawić sobie wszystko w następnej turze. Zwiększyłbym podatki na minimum. Co jest? Poparcie dla rządu spada. Dlaczego? Rośnie czy spada? A, pewnie rośnie dlatego, że tak wysoko nie może być cały czas. Jednak chciałbym już tego przywódcę cholernego wymienić na coś lepszego. O, dobrze, nareszcie coś fajniejszego się trafiło. Niech będzie. Wy natomiast idziecie do Gdańska. Czy tu jest jakiś dowódca? Nie, nie ma żadnego dowódcy, więc w takim razie zabierzemy całą naszą armię, która jest tutaj, również do Gdańska. Świetnie. I będziemy musieli poczekać, a w następnej turze znowu odnowimy sobie całą armię. Tutaj i tutaj jeszcze może się uda. O, właśnie, idealnie. Będziemy musieli też naprawić najechane włości. Dobrze. Może być. Strasznie irytujący jest ten kapłan tutaj. I chyba na tym skończymy sobie kolejną turę. Tutaj jak zwykle ulepszone treningi za wygrane bitwy, doskonale. Lepsze dowodzenie.
Minus 4 do globalnego podatku. Wow, a czemu to aż tyle? Ile ten budynek jeszcze będzie się wznosił? Dobra, musimy sobie tutaj zbudować jeszcze tą lepszą szkołę. Sprawdźmy ostatnią wiadomość. I zakończmy turę. O Berlin to ja będę ludziska oblegał. Bo to już nie ma siły. Mamy dwie wielkie armie, które... Oni w zasadzie już też mają dwie wielkie armie. Nie można. Raport zbudowany. Co to za budynek jest? Aha, ogrody. Dobrze, jakieś pałacowe zwiększy to zadowolenie publiczne. I tak. Chcecie najeżdżać? Bardzo proszę, ja też umiem najeżdżać. Weźmiemy sobie tych, których wyciągniemy aktualnie. Wszyscy mają się przetrenować. Ustawimy ich sobie tutaj. Także tą armię tutaj. I 400 jeszcze dodatkowego dochodu na... Więc tak, tu brakuje jeszcze paru żołnierzy. Tu również. W takim razie zwerbujemy... Myślę, że 3 oddziały w Gdańsku i będzie po krzyku. Znaczy nie, musimy zwerbować gdzieś tutaj. No dobra. Więcej konnicy. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł. Tutaj naprawmy sobie te wszystkie budynki. Tu możemy coś nawet ulepszyć. I wybudujemy tą lepszą szkołę wojskową, cudownie. Dodatkowo mamy jeszcze troszkę pieniążków. Fajnie by było zwerbować przynajmniej 2 oddziały konnych i dodać do naszej armii. Szczególnie tej, bo ta nie ma konnicy. Ta ma i brakuje jednego oddziału, ale to spokojnie. 2 wielkie naprawdę ośrodki. Tutaj widzę, że zwerbowaliście całkiem niezłą flotę. Macie kogoś? Jakiegoś dowódcę tutaj? Macie, to nawet bardzo doświadczonego. Tu jest kolejny. Co takiego jest na tej flocie? Armia. Nic szczególnego, dziwo. Spodziewam się, że znowu będą chcieli zaatakować Gdańsk. Oni są uparci jak woły. Tu nie ma z kolei jakiejś wielkiej, szczególnie niebezpiecznej armii i jeżeli uderzyłbym 2 ugrupowaniami wojska, co też zrobię w następnej turze, to nie wiem, czy będziemy szturmować Berlin, czy nie, to na pewno go zajmiemy. Myślę, że to będzie rozsądny wybór. Dobra, zapiszemy grę. Ja wam tutaj ludziska podziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Empire. Hejka!